Słuchajcie, chłopaki poszli, pytali się, czy będzie nagrywane. No będzie, a właściwie będzie. Mam dzisiaj dwie maszyny ze sobą, dwie nowe, czyli trójeczki. Mini trójeczka i Mavic trójeczka. Zobaczymy, jak się sprawują podczas śledzenia. Zrobimy sobie taki spontaniczny test. Ostatnio spodobały się Wam Wasze testy. Ostatnio spodobały się Wam moje testy. One nie przychodzą mi też tak łatwo, bo przygotowań było co niemiara, chyba ze 3 godziny. Ale myślę, że będzie fajnie. Spróbujemy przetestować podczas Active Track jednego i drugiego drona. Jest teraz wakacyjnie. Dużo osób chce pojeździć na rowerze, dużo osób chce zabrać ze sobą drona, żeby mieć też wycieczkę nagraną. Postaram się Wam pokazać, co możemy zrobić z jednym i z drugim modelem. Ruszamy. Powolutku sobie lecimy. Już będę widział, jak on idzie. Na razie jest z tyłu, za mną. Jak przejdziemy na polankę gdzieś, gdzie będzie więcej miejsca, to go zmieni mu kierunek na przedni. To jest jedyny dron, który mam możliwość śledzenia też z przodu. Nie. No, chyba mu trochę uciekłem, co? Poczekajmy na niego. Idzie ładnie. Daleko został. Idzie za mną. Trzyma się. Teraz trochę nadrobił. Algorytm mu się chyba poprawił. No i patrzymy dalej. To wygląda u niego bardzo dobrze. Pójdziemy sobie tutaj w prawo. Karta pamięci nie tego, tak? Slow. To dziwne, bo ta karta jest szybka. Dobra, spróbujmy nagrać jeszcze raz. Hop. A jeżeli nie, to zmienię na 25 klatek. Na razie idzie ze mną bardzo dobrze. Spróbuję troszeczkę przyspieszyć. Możemy pojechać w lewo. Piaszczysty jest ten szlak. I to bardzo. Oj. Poszło bardzo ładnie teraz na tym odcinku. Idzie super. Cały czas jest mocno zalesiony teren. Nie ma za dużo miejsca. Zwolnił, nie? Ale idzie za mną.
Tu wygląda, że jest wszystko ok. Tu będziemy mieli bardzo fajny teren. Pojedziemy sobie kawałkiem asfaltu do góry. A później zjedziemy tutaj na dół. Żeby sprawdzić, jak on się spisuje w terenie takim stromym bardziej. Tu wygląda na razie bardzo dobrze. Poczekamy na niego i polecimy do góry. Dobra, podciągniemy trochę do góry. Tu mamy drugi znak. Za chwilę jak wyjedziemy z tego pierwszego lasku, to na niego poczekam, najwyżej mu zmienię. Ale teraz jest za mną bardzo ładnie. Mam nadzieję, że nie przywali w nic. Dobra, lecimy. Trochę przyspieszę. Tu on sobie radzi bardzo dobrze. Jak na razie. Cały czas mnie trafi z tyłu. Ale on dąży do tego, żeby wziąć mnie z tej drugiej strony. Mam wrażenie. Teraz zwolnij i zobaczymy, co on będzie wyprawiał, bo teraz ma sporo miejsca. Dobra, w takim razie zrobimy mu stop. Ok. Przejdźmy do Active Track. I teraz chciałbym, żeby mnie śledził z lewej. Go. I lecimy. Strong. Environmental. I teraz mnie ładnie łapie. Z lewej. On tu nie ma lekkiego życia. Tak. Ale możemy mu skręcić. Niech on mnie z drugiej strony posiąknie. Dawaj stary, zobaczymy co potrafisz teraz. Teraz widać, że idzie ładnie. On tu ma dużo miejsca. Oj, 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 jak się pięknie ułożył. To było mega, to było mistrzostwo świata. Przyspieszam. To jest bardzo dobre. Podoba mi się. Stop. Wolniej, żeby on inercją w coś nie wleciał. Poszło pięknie. Teraz poszło bardzo dobrze. Obawiam się tego, że on wleci tą siłą rozpędu w las to za chwilę. Ale się już trochę uspokoił. Pojedziemy sobie w takim razie za tym traktorem, chociaż tu jedzie auto. To poczekamy troszeczkę. Zrobimy mu stop. I poszedł bardzo dobrze. Jak na razie. Jest. To momentalnie jak jest. Dobra, Active Track miał być z tej strony, lewej i lecimy, nie? Go! Dobra, polecimy jeszcze kawałek w takim razie i chcę zobaczyć, co on tu potrafi. On tu ma bardzo dobre warunki do śledzenia. Lecimy, go! Teraz idzie szybciej, ale cały czas trzyma się mnie z tyłu. Spróbuję go troszeczkę puścić. Dobra. No to kolejne wyzwanie mu zrobimy w takim razie. Dobra, teraz ja bym chciał, żeby on mnie śledził z przodu. Front. Go. Lecimy.
Ojojoj, jakie on ma tutaj trudne zadanie. Jak to wygląda przerażająco, ja pierniczę. Jak patrzę na niego, to się już boję. Ale tańczy pięknie. Czy on sobie da radę? Są tutaj takie pojedyncze gałęzie, ale chyba je wyczuwa, mam nadzieję. Są też druty. Teraz się nie potknąć. Dobrze idziesz. Oj, oj, oj. Jak on pięknie idzie. Oj, 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 oj. Mógłbym sobie kupić DJ-kę refresh na niego. To nie poważny. Że tak latam. Dobra, dojedziemy tutaj do drogi głównej i teraz wracamy już. Wystarczy. Idzie bardzo dobrze. Lepiej takich rzeczy nie oglądać. Dobra. Active track. Backwards. Jest. Trace. Go. Mamy to. Jedziemy. Pod słońce. Jest wyzwanie kolejne. Idę wolno. No, lecimy tutaj do polanki, mu zmienię na active track, ale od frontu. I to powinno być bardzo fajne. Bo będę wtedy... Chociaż niech mnie trochę pośledzi też z tyłu. Przejedźmy chociaż kawałek. I na końcu tej drogi. Trzymam się z tej strony i trochę przyspieszę. No. Idzie bardzo ładnie. To śledzenie ma naprawdę do mnie mistrzostko rozwiązane. Wyczuwa elegancko przeszkody. Wie, jak je wyminąć. Teraz uwaga, lecimy w drugą stronę. Hej, chłopaki, co tam? 50 na godzinę, trzeba pamiętać, żebyśmy nie przekraczali. I lecimy. Dobra, tutaj wygląda to naprawdę mega. Jedźmy jeszcze kawałek. Ten podjazd jest mega wymagający. Jestem ciekawy, jak on by poszedł na tym zjeździe, lecąc tyłem. Ojej. Pociągniemy jeszcze z nim kawałek. Dobra, to jest taka polanka, gdzie sobie zmienimy kierunek. Tylko żeby on za nami leciał elegancko z tej strony. Chociaż to jest pod słońce, ale mam nadzieję, że mnie nie zgubi. Active track. Tu jest. Jeszcze raz zobaczmy. Nie, stop. Active track. Left. Dobrze. Go. I lecimy. No dalej się zatrzymamy na chwilę.
Zobaczymy, co on potrafi. No dajesz mi siup różowy. Na razie potrafi sporo. Wolniej, 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 wolniej. Nie przesadzaj, dobra? Ty się rozwojałeś. A ja nie wiem, jakie są twoje możliwości. Na szczęście to masz miękko. Oj, 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 co on tu wyrabia? Dobra, lecimy szybciej. Tu jest już trochę lepiej. Zwolnił. On się nie może odnaleźć. Jest po prostu trochę za szybko. Tak jak teraz jest Gites. Czy on też takiego szybkiego śledzenia nie ogarnie do końca? Nie, 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 nie. W tą? Nie, na te drzewa nie. Poproszę trzymać się tamtej strony. Tak jak teraz, to wszem. I czujnie, czujny bądź, dobra? Okej, okay, polecimy teraz w lewo. Polecimy w lewo, zobaczymy, co się mu tutaj wydarzy. Uważaj na znak drogowy, kolego. Nie, 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 nie z tej strony. Z tej. Chodź na drugą. Chodź na tą stronę, dobra. Tu jestem spokojniejszy, bo to jest miękko. Mogę przyspieszyć. Idę na full. On też idzie na full. Dobra, i wytracę trochę prędkość. Nie, 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 nie. Co ty wyrabiasz tam? Okej, okay, stop. Uff. To było grube. Naprawdę mocne. Obawiałem się, że się rozwali. Ale na to nawet wytrwał. No to dobra, to lecimy dalej. Active track. Może być. Go. I lecimy. Leć za mną, uważaj na znaki. Dobra, stop. I przejdziemy sobie teraz do góry, ale chciałbym, żeby mnie śledził z prawej strony tym razem. Go. Jest z prawej, nie? Start. Dobra, zacznijmy sobie nowe nagranie. Teraz lecimy, zobaczmy, co on potrafi. Taki akumulator. Leci. Akumulator jeszcze trzyma. 30 parę procent. Jest dobrze. Teraz będzie troszeczkę dalej. Ale mogę się też dzięki temu bardzo rozpędzić. Fajnie mnie pokazuje. Super. Dobra. No to chyba wystarczy. Może jeszcze kawałeczek. Ale wygląda to dobrze.
A, trochę mnie wymęczył. Inaczej jest. Na pewno. Ale daję radę. Warunki oświetleniowe są bardzo zmienne. A mimo wszystko świetnie sobie radzi. Tu nie będę się rozpędzał, bo mamy taki dosyć poważny zakręt za chwilę. On idzie bardzo dobrze. Teraz wlecimy w las. Niewielką prędkością. I ostrożnie, spokojnie. Tu mamy znaki drogowe. Dobra, jestem. Powinien się do mnie nawiązać dość ładnie. Dobra, mamy to. No i teraz będzie fajne wyzwanie, bo tutaj jest sporo gałęzi po drodze. Mam nadzieję, że on je wyczuje. Idę trochę z środkiem. Bardzo ładnie idzie za mną. Tu jest mega gęsto. Ale radzi sobie. Co prawda trochę dystans zwiększył. Niemniej jednak ogarnia mnie cały czas. Poczekam na niego. Teraz mnie przyspieszył. Teraz do mnie dojdzie. To śledzenie bardzo dużo poprawili. Jest rewelacyjne. To, że można wybrać sobie godzinę, czyli albo przód, albo tył, czyli 6:12, czy na boki 9:03, jest rewelacyjne. Naprawdę, szał prawdziwy. I to, że mamy taki mocny akumulator, bo ten akumulator wystarcza na ponad 40 minut lotu, to znaczy, że można nagrać bardzo dużą część wycieczki rowerowej. Bo można na dwóch akumulatorach nagrać 1,5 godziny. Nie wiem, czy to komuś jest potrzebne, ale można. Tu jest piaszczyście. Bardzo. Lecimy sobie tak. O, zając nam przemknął. Nie wiem, czy się nagrał, czy nie, ale ładnie przemknął. Przechodzę na drugą stronę tego szlaku piaszczystego. Teraz tu. Niestety. Muszę nim wylądować. Bateria już była za bardzo rozładowana. Nie damy rady nic więcej zrobić. Słuchajcie, Mavic 3 pokazał wielką klasę, naprawdę dobrze śledził i z przodu, i z boku, i z tyłu. Były trudne warunki, bardzo gęsty las, mimo wszystko dał radę. Był też odcinek pod górkę, też sobie dał. Ja tutaj mało nie dostałem palpitacji serca, szczególnie jak go przestawiłem na to śledzenie z przodu, ale było rewelacyjnie. Szkoda, niestety nie jestem w stanie porównać dzisiaj z miniakiem trójką Pro. Rozwaliło się jedno śmigło, nawet nie wiem w jaki sposób, ale jest połówka śmigła. A wystartował na chwilę, ale są takie duże wibracje, że odpuszczę i wystarczy nam to. Super zrobili to, że można śledzić na danej godzinie, czy to jest 6:12, 3:09, można ustawić sobie, czy z tyłu, czy z przodu śledzić, czy z boku. Rewelacyjnie i bardzo ładnie zmienia i wysokości, dystans zmienia i prędkość. Chwilami nie mógł nadążyć, szczególnie jak jechałem z górki, ale było naprawdę ok. Słuchajcie, dzięki za uwagę, fajny odcinek, dzięki za kolejną przygodę, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, no to łapka w górę. No i też zachęcam Was oczywiście, jeżeli ktoś planuje swoją przygodę z dronem, żeby skorzystać z mojego bezpłatnego warsztatu, jak zacząć
przygodę z dronem. Są tak, takie, myślę, cenne uwagi, jaki model wybrać, jaka wizja, jeżeli chodzi o rozwój swój i dronowej przygody. I myślę, że całość jest warta Waszego czasu. Także zachęcam Was bardzo serdecznie. Link pierwszy w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Trzymajcie się już wkrótce. Cześć.